Kościół Świętego Mikołaja, Hamburg, 31 października 2020 roku. Ten kościół ufundował Adolf III Schauenburg, pradziadek polskiej królowej Małgorzaty Brandenburskiej, 26 czerwca w 1195 roku. Jego prawnuczka Elżbieta, Małgorzata Brandenburska, została polską królową 100 lat później, 26 czerwca w 1295 roku. Była żoną Przemysława II, który ufundował klasztor dominikanek, obecnie ulica Wroniecka, gdzie toczy się walka o zachowanie mszy trydenckiej księdza Michała Woźnickiego. Kościół świętego Mikołaja w Hamburgu został barbarzyńsko zburzony przez aliantów. W 1943 roku pozostał jako pomnik wojny. W kościele tym pastorem i tym, który mówił kazania, byli przodkowie dyrektora Muzeum Vierkunst der Verbe, doktora Wilhelma Hornbostla. Także tu jest anioł ziemi, gdzie jest 8 języków, tylko nie ma języka polskiego. Dzisiaj, jutro, 1 listopada 2020 roku. W Polsce cmentarze zamknięte, a w Hamburgu od 2 listopada jest znowu koronawirus. Wszystko dobrze zaplanowane przez arystokratów świata. Koniec ich programu, 527 lat było zaprogramowane. W tym można ująć 527 kapłanów przywiezionych do Dachau 13 grudnia w 1940 roku. 527 katolickich Żydów zlikwidowanych w Oświęcimiu 9 sierpnia w 1943 roku razem ze świętą Edytą Stein. Panie Jezu, który przychodzisz, widzisz to wszystko. Święty Mikołaju, opiekuj się nami.